Ta bajka pomoże twojemu dziecku szybciej zasnąć. Jednocześnie odkryje ono, że prawdziwa wartość każdej istoty nie zależy od jej wyglądu, lecz od jej charakteru, życzliwości i serdeczności. Lulu to bajki stworzone, aby edukować i wyciszać dzieci przed snem. Opowieści wspomagają rozwój dzieci, promując pozytywne umiejętności i cechy charakteru. Czas na Lulu. Dawno, dawno temu, w odległej krainie za wieloma lasami i górami, istniał zupełnie zwyczajny las. No cóż, był zwyczajny, dopóki nie wydarzyło się coś nadzwyczajnego, co na zawsze zmieniło życie jego mieszkańców. Słuchaj uważnie, bo to opowieść o życzliwości i zrozumieniu. W tym lesie żyły wszelkiego rodzaju zwierzęta, które na pewno znasz. Króliki, lisy, sarny, borsuki, niedźwiedzie, łosie i wiele innych. Wszystkie się znały i razem przeżywały wspaniałe chwile. Pewnego dnia w lesie pojawił się nowy mieszkaniec. Był to gburowaty, górski świniak. Miał cienkie nogi, dziwnie spłaszczoną głowę i kły wystające na boki. Może wyglądał zwykle na zewnątrz, ale w nim było coś niezwykłego. Pozostałe zwierzęta zaczęły obserwować gburowatego z daleka. Niektórym wydawał się śmieszny, inni bali się go. Nikt nie odważył się podejść. Jego charakterystyczna głowa wzbudzała strach w większości z nich. Nigdy wcześniej nie spotkali takiego stworzenia w swoim lesie. Pewnego dnia odważny mały królik zaprosił gburowatego do wspólnej zabawy. Gburowaty chciał zrobić dobre wrażenie, więc założył piękną czerwoną muszkę, wypolerował swoje ulubione buty i upiekł pyszny miód. Ale gdy zwierzęta zobaczyły, że podąża w ich stronę, postanowiły, że nie lubią go i nie chcą się z nim bawić. Gburowaty, mimo swojej naturalnie wesołej natury, tym razem poczuł się naprawdę smutny. Nie rozumiał, dlaczego nikt go nie lubił, dlaczego nikt nie chciał się z nim bawić. W końcu nic złego nie zrobił. Nie uraził czyichś uczuć, ani nie wyśmiał nikogo. Chciał tylko zdobyć nowych przyjaciół. Miał im wiele do zaoferowania. Nawet przygotował dla nich niespodziankę. Potem pewnego dnia zauważył coś w oddali. Była to stara, zniszczona butelka leżąca na ziemi. Chociaż była pokryta kurzem, coś w środku błyszczało miękkim, niebieskim światłem. Gburowaty postanowił podnieść ją i pokazać innym zwierzętom. Popatrzcie, co znalazłem, wykrzyknął gburowaty. To tylko stara butelka. Co w niej takiego? Wymyśl coś lepszego, powiedziała mała sarna. Zobaczcie sami, odpowiedział gburowaty, delikatnie dmuchając na butelkę, by uwolnić jej magiczny pył. Nagle z butelki wyskoczyło maleńkie stworzenie. Była to piękna wróżka o delikatnych skrzydełkach i promiennym uśmiechu. Tańczyła w powietrzu nad wszystkimi i delikatnie wylądowała na wysokim liściu paproci. Była naprawdę magiczna. Dziękuję za uwolnienie mnie, powiedziała wróżka. Byłam uwięziona w tej butelce przez wiele lat. Straciłam rachubę. Spełnię jedno życzenie. Dla każdego z was. Zwierzęta spojrzały na siebie, a potem na gburowatego. Był to moment, w którym mogły pokazać, jak bardzo się myliły.
Chcemy, by gburowaty był najprzystojniejszym zwierzęciem w lesie, powiedział królik. Ale nic się nie zmieniło. Gburowaty wyglądał tak samo. Niesymetryczna, duża głowa, cienkie nogi i futro wystające we wszystkich kierunkach. Wróżka smutno pokręciła głową i powiedziała, że życzenia nie można spełnić, ponieważ piękno nie polega tylko na wyglądzie. Zwierzęta otworzyły usta ze zdumienia i zbliżyły się, by lepiej ją usłyszeć. Gburowaty jest już przystojny, bo posiada coś, czego wielu innych zwierząt nie ma, powiedziała wróżka. To jego życzliwość i szlachetne serce. Jego uśmiech i chęć spędzania czasu z innymi. Jego pozytywne nastawienie i przyjacielska natura. Zwierzęta były początkowo zaskoczone, ale z każdym słowem wróżki zaczęły rozumieć, że ocenianie innych przez pryzmat ich wyglądu było błędne. Zdały sobie sprawę, że niektóre aspekty ich wyglądu nie były pod ich kontrolą i że każdy mógł być inny, a jednocześnie równie wyjątkowy. Wygląd nie ma znaczenia. Ważniejsze jest to, co jest w środku. Twoje nastawienie i sposób traktowania innych. Czy możesz nadal spełnić nasze życzenie? Zapytał niedźwiedź. Oczywiście, ale tym razem dobrze się zastanówcie. Wiem, radośnie wykrzyknął lis. Chcemy zorganizować wspaniałą imprezę Della Gburowatego. Z dużą ilością jego ulubionych smakołyków, wesołą muzyką i wspaniałą zabawą trwającą do świtu. Z przyjemnością uśmiechnęła się wróżka, machając swoją magiczną różdżką. Nagle ciemne polanki rozświetliły się milionami kolorowych świateł. W centrum pojawiły się długie stoły, obładowane smakołykami z całego świata. A myszy polne dały najpiękniejszy koncert, którego zwierzęta nigdy nie zapomną. Od tego doniosłego dnia minęło kilka miesięcy, a gburowaty stał się naprawdę częścią społeczności leśnej. Pozostałe zwierzęta otoczyły go miłością i wzajemnym szacunkiem, udowadniając, że prawdziwe piękno płynie z wnętrza. A wygląd to tylko mała część tego, kim jesteśmy. A teraz, kiedy twój dzień też dobiega końca, połóż się wygodnie, zamknij oczy i oddychaj spokojnie. Pamiętaj, że każdy z nas jest wyjątkowy i zasługuje na szacunek oraz przyjaźń, niezależnie od wyglądu.